Cześć, jak się macie? Dzisiaj pogadamy o... Zaraz, cóż to za cudowny zapach? Czujecie? Pachnie jak świeżutkie naleśniki, aż ślinka leci. Wiecie co? Darujmy sobie zaplanowany na dzisiaj temat. A zamiast tego nauczycie się robić najlepsze na świecie naleśniki. Oto kilka prostych przepisów plus praktyczne porady kucharskie. Ekstra puszyste amerykańskie naleśniki. Amerykańskie naleśniki, czyli pancakes, bardziej przypominają nasze racuchy. Ten konkretny przepis ma wiele zalet, jak sami się zaraz przekonacie. Jest tak prosty, że nawet początkujący kucharz bez problemu przygotuje pyszną porcję naleśników na śniadanie. Cały proces wymaga zaledwie paru składników, które macie prawdopodobnie u siebie w kuchni. Zapomnijcie o harowaniu godzinami. Łączny czas przyrządzania to jedynie 20 do 25 minut. Na 4 porcje po 2 naleśniki będziecie potrzebować 1,5 szklanki mąki, 1¼ szklanki mleka, może być zwykłe lub bez laktozy, 1 łyżka proszku do pieczenia. Zamiast tego można też użyć 3/4 łyżeczki sody oczyszczonej, ale zwykłe mleko będziecie wtedy musieli zamienić na maślankę albo zsiadłe mleko. 2 łyżki cukru, 0,5 łyżeczki soli, 1 duże jajko, 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii, 4 łyżki masła klarowanego. Macie już wszystkie składniki? Zatem czas zabrać się do pracy. W misce połączcie sypkie składniki, czyli mąkę, sól, cukier i proszek do pieczenia. Mleko lekko podgrzejcie, na przykład w mikrofali, pilnujcie tylko, żeby nie było za gorące. Łatwo to sprawdzić palcem, byle czystym. Mleko ma odpowiednią temperaturę, jeżeli możecie utrzymać w nim palec przez co najmniej 10 sekund. W drugiej misce roztrzepcie jajka, dodajcie mleko, ekstrakt z wanilii oraz masło klarowane i ponownie wymieszajcie, aż wszystkie składniki będą dobrze połączone. Rozgrzejcie dużą patelnię. Temperaturę możecie sprawdzić, pokrapiając ją leciutko wodą. Jeżeli krople wody wyparowują na powierzchni, patelnia jest odpowiednio nagrzana. Teraz w środku sypkiej mieszaniny zróbcie otwór, wlejcie tam mleko z jajkiem i zamieszajcie, aż obie masy się połączą. Ciasto nie powinno być gładkiej konsystencji, tak więc nie przejmujcie się, jeśli widzicie małe grudki. Jest to wręcz najważniejsza rzecz przy robieniu naleśników – pilnowanie, żeby nie wymieszać ciasta zbyt mocno. Na patelni roztopcie troszkę masła klarowanego i wylewajcie ciasto. Około 1/4 szklanki na każdego naleśnika, formując je w placuszki o średnicy około 10 cm. Smażenie wymaga uwagi. Kiedy na powierzchni zaczynają pojawiać się bąbelki, a brzegi stają się lekko suche, placek należy przewrócić na drugą stronę. Zajmuje to mniej więcej 2 minuty. Po przewróceniu naleśniki smażycie kolejne 2 minuty, aż nabiorą złoto-brązowego koloru. Koniecznie podawajcie je na gorąco, najlepiej z masłem, syropem klonowym albo borówkami. Smacznego! Co takiego? Nie pasują Wam pulchniutkie pancakes? A, rozumiem, wolicie klasyczne, cienkie naleśniki, czyli z francuskiego crepes. Ale zanim przejdziemy do kolejnego przepisu, oto kilka naleśnikowych wariacji. Kawałeczki czekolady, borówki i orzechy to doskonałe dodatki do naleśnikowego ciasta. Dorzućcie świeże jagody i macie naleśniki jagodowe lub plasterki banana, żeby wyczarować naleśniki bananowe. Możecie ograniczyć ilość cukru, dodając kilka łyżek płatków owsianych albo nasion lnu. I proszę bardzo, Wasze naleśniki są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Możecie też bez trudu przyrządzić wersję wegańską, pomijając jajka oraz zamieniając masło na olej kokosowy i zwykłe mleko na mleko migdałowe, kokosowe lub owsiane. Jeszcze bardziej śmiałym wariantem są naleśniki piernikowe. Ten przepis z pewnością doda pikanterii świętom Bożego Narodzenia. Zapiszcie: 1 łyżeczka cynamonu, 1/8 łyżeczki goździków, 1/8 łyżeczki gałki muszkatułowej, 3/4 łyżeczki mielonego imbiru. Wszystkie składniki dodajcie do ciasta. Idealne na każdy poranek, nie tylko gwiazdkowy. Delikatne naleśniki francuskie. A teraz, jak obiecaliśmy, pora na klasyczne naleśniki, takie jak mama zawsze robiła. Duży, cieniutki i jedwabisty. Dla większości z Was tak właśnie wygląda prawdziwy naleśnik. Przyrządza się je nieco dłużej niż pancakes, ale sam przepis jest równie prosty. Główne składniki to jajka, mąka i woda lub mleko. Do wyboru. Najczęściej stosowane proporcje to 3 jajka, 1,5 szklanki mleka lub wody, 1 szklanka mąki. Cukier i sól dodaje się do smaku, a odrobina masła klarowanego nada naleśnikom delikatność.
Wszystkie składniki zmiksujcie na niskich obrotach przez około 10 sekund. Następnie przykryjcie ciasto i odłóżcie je na 30 minut do godziny. To bardzo ważne. Rozgrzejcie na patelni odrobinę masła klarowanego. Pamiętajcie, żeby używać patelni z powłoką nieprzywierającą. Na pojedynczy naleśnik odmierzajcie około 1/4 szklanki ciasta. Obracajcie patelnią tak, żeby naleśnik rozlał się ładnie po całej powierzchni. Kiedy się zarumieni od spodu, unieście jego krawędź szpatułką, chwyćcie w palce i przewróćcie na drugą stronę. Trzeba to robić szybko, żeby się nie oparzyć. Po przysmażeniu naleśnika na złoto z drugiej strony, przenieście go na kratkę do ostygnięcia. Ciasto ciastem, ale najlepsza rzecz w naleśnikach to nadzienie. Oto kilka pomysłów, czym smarować naleśniki. Syrop klonowy, Nutella i kawałki truskawek, serek mascarpone albo słodki serek śmietankowy z jagodami, pasta cytrynowa, jogurt, sos czekoladowy, plasterki banana w sosie karmelowym. Mniam! Stosując mąkę gryczaną zamiast zwykłej, możecie przygotować wariant bezglutenowy. Takie naleśniki będą jeszcze delikatniejsze, ale smak powinien pozostać mniej więcej ten sam. A na koniec kilka porad na sprawne gotowanie i smaczniejsze śniadanie. Zawsze mieszajcie suche i mokre składniki oddzielnie, a następnie dodawajcie mokre do suchych, a nie odwrotnie. W ten sposób ciasto będzie miało mniej grudek. Do mieszania zamiast silikonowej łopatki lub drewnianej łyżki lepiej stosować trzepaczkę. Wytwarza ona dużo pęcherzyków powietrza, dzięki czemu nadaje składnikom puszystość. Podczas przygotowywania ciasta na naleśniki dobrze jest dodać odrobinę wody gazowanej. Bąbelki nadają wyjątkową lekkość i sprawiają, że naleśniki są jeszcze bardziej puszyste. Zamiast masła możecie zastosować olej słonecznikowy lub z pestek winogron. Zapobiegają przywieraniu ciasta do patelni równie dobrze co masło, a produkują znacznie mniej dymu podczas smażenia. Pędzelek albo papierowy ręcznik pomoże Wam równo pokryć patelnię tłuszczem. Jeżeli chcecie uzyskać naleśniki o jednakowym rozmiarze, dokładnie odmierzajcie porcje, na przykład gałkownicą do lodów. Naleśniki można oczywiście zamrozić, jeśli zagalopowaliście się nieco z masową produkcją. Pamiętajcie tylko, żeby przed zamrożeniem oddzielić je warstwami papieru do pieczenia. Po rozmrożeniu podgrzewajcie je przez 8 do 10 minut w piekarniku w temperaturze 175 stopni. A może znacie jeszcze inne ciekawe przepisy albo porady naleśnikowe? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale nie pędźcie jeszcze do kuchni, mamy dla Was mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.